trzy tematy z mojego programu wyborczego. Rozpoczniemy od tematu kolejne miejsca pracy. Jak Państwo wiedzą, w roku 2019 na specjalnej strefie ekonomicznej w Rawiczu rozpocznie działalność firma produkująca filtry. Jakby jest to zwiększenie tych prac, które były w obecnej kadencji. Myślę, że no, jest to bardzo ważna inwestycja, przede wszystkim z tego powodu, że firma uruchomi nowe miejsca pracy i tutaj jakby ich deklaracja jest taka, że będą to miejsca w ilości około 350. Bardzo ważna rzecz rozwojowa, kontynuacja pewnego procesu, który rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji, czyli kolejne miejsca pod przemysł z obecnych informacji, które mamy, spływają ciągle zapytania dotyczące tych terenów, które są objęte miejscowymi planami i w kolejnych latach, czy myślę, że w przyszłym roku, jeżeli procedura będzie prawidłowo przeprowadzona, będzie powiększenie tych obszarów przeznaczonych pod działalność gospodarczą na tereny po północnej stronie obwodnicy Rawicza, obwodnicy drogi krajowej 36 między Żylicami a Łaszczynem. I to będą tereny, które przeznaczamy zarówno dla naszych rawickich, obecnie funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorców, jak i tych, którzy będą zainteresowani inwestowaniem w Rawiczu na nowo. I to są te główne działania, które chcemy prowadzić, żeby ich efektem były kolejne miejsca pracy, zarówno tworzone przez naszych przedsiębiorców, jak i przez firmy, które w Rawiczu pojawią się, które obecnie nie ma. Bardzo ważnym programem jest Aktywny Senior. I tutaj trzy takie główne punkty, które proponujemy. Pierwsza sprawa to jest punkt, który już się toczy w ramach projektu rewitalizacji. Tutaj mamy jeden z punktów, który nazywa się Centrum Obsługi Seniora. I to centrum senioralne będzie przede wszystkim miało za zadanie organizowanie zarówno tej obsługi medycznej, jak i rehabilitacyjnej, ale też organizowanie wolnego czasu dla seniorów. W tym centrum będzie kilka mieszkań, które będą przeznaczone dla osób samotnych, które będą mogły tam zamieszkiwać. Czyli to będzie takie centrum, gdzie seniorzy zarówno będą mogli spędzić czas, ale przede wszystkim też będą mogli skorzystać z różnych usług, które tam będą świadczone. I trzeci temat dla ludzi młodych. Po kolei. Pierwszym elementem bardzo ważnym tego programu jest Mieszkanie Plus. Jak Państwo wiedzą, żeśmy podjęli działania związane z przeznaczeniem pod przyszłe Mieszkanie Plus terenu, który znajduje się przy dworcu PKP po byłych ogródkach działkowych. Jesteśmy w trakcie rozmów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i przekazywania im informacji i wszystkich dokumentów związanych z miejscowym planem. I na tym obszarze chcemy, żeby ulokować budynki mieszkalne z funkcjami usługowymi na dole, typu przedszkole, bank, żłobek, inne tego rodzaju usługi. I te budynki w założeniach takich projektowych na dzień dzisiejszy będą miały również w ramach tego projektu Mieszkania Plus możliwość ulokowania tam około 120 mieszkań, które będą mieszkaniami pod wynajem i które w ramach tego projektu no, najczęściej one są dedykowane właśnie ludziom młodym, tym, którzy na start mają problem z tym, żeby zakupić mieszkanie czy nawet wynająć mieszkanie na rynku pierwotnym. Poza tym no, tematy sportowe bardzo ważne, czyli chcemy, żeby zrobić budowę czy dokończyć projekt, który był w tym roku planowany, związany z budową boiska wielofunkcyjnego na Osirze z funkcją lodowiska i to jest projekt, który chcielibyśmy prowadzić w przyszłym roku za dofinansowanie Ministerstwa Sportu. Następnie szkoła była gimnazjum w Sierakowie, jak wiemy, ma bardzo ładną salę gimnastyczną, ale nie ma boiska letniego, nie ma boiska przy szkole i tutaj też chcielibyśmy, żeby to boisko tam przy tej szkole powstało jako ważny element dla osób młodych. Kolejny pomysł, który też był już Państwu przedstawiany, czyli rower miejski.
Tu bardzo obserwujemy Krotoszyn, który od kilku miesięcy ten rower miejski wdraża. Mamy bardzo dużo informacji i na podstawie tych informacji stwierdziliśmy, że jest to projekt, który rzeczywiście warto wejść, dlatego że i zarówno ilość wypożyczeń i funkcjonalność tego projektu jest przez Krotoszyn oceniana bardzo dobrze i ten rower miejski, czy możliwość wypożyczenia roweru miejskiego w przyszłym roku chcielibyśmy również prowadzić. I takim projektem, który wpisuje się w tematy na pewno również młodzieżowe, o których będziemy mówić później, to jest nowy poligon, bo tam też przewidujemy pewne aktywności skierowane do młodych ludzi, ale to przy kolejnej informacji, przy omawianiu kolejnych elementów programu wyborczego. Także to są te trzy tematy, które dzisiaj chciałem poruszyć.